Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszymi gośćmi są dziś pan dr Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Witam w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże Państwu. Pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw energetyki. Witamy w studiu. Szczęść Dobry Boże. Dobrze, szczęść Boże. Obchodzimy dziś 223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polaków jednak bardzo niepokoi sytuacja na Ukrainie, pełzająca wojna na Ukrainie. Jak panowie sądzą, jak bardzo dla Polski, dla nas jest to realne zagrożenie? Jest realne zagrożenie, dlatego że sąsiadujemy z krajem, który jest ofiarą agresji i sąsiadujemy jednocześnie z krajem, który jest agresorem. Nawet premier Donald Tusk ostatnio przyznał, chyba nawet dzisiaj, że już mamy do czynienia z wojną. Więc można powiedzieć, jak już premier Donald Tusk potwierdził, że to jest wojna, to jest na pewno to wojna. No, mamy rzeczywiście do czynienia z bezczelną agresją rosyjską na teren innego państwa. Rosjanie wykorzystują też słabość tego państwa, bo to państwo jest w okresie transformacji, poważnej transformacji ustrojowej, która zaczęła się kilka miesięcy temu tym sławnym strajkiem na Majdanie. I postępuje ta agresja zgodnie z planami i przewidywaniami, o których mówiliśmy w ostatnich miesiącach, a które wynikają z polityki Putina, który zapowiadał od lat, że państwo ukraińskie nie ma racji bytu, że jest to państwo sztuczne, że to powinno być element albo związku z Rosją, albo wręcz ewidentnie części Rosji. I to systematycznie jest realizowane. W planie minimum, można powiedzieć, jest taka destabilizacja państwa w tej chwili ukraińskiego, aby wybory prezydenckie 25 maja się nie odbyły, przynajmniej na części terytorium, albo nawet zostały odwołane. Stąd też Rosjanie mogliby w dalszym ciągu twierdzić, że władza ukraińska nie ma legitymacji demokratycznej. No, a następne plany są albo całkowite podporządkowanie się Ukrainy Rosjanom poprzez różne rodzaje zabiegi, częściowo okupacyjne, częściowo zmianę władzy, częściowo zmianę ustroju tego państwa. No i do tego dochodzą jeszcze plany, aby przejąć część terytoriów ukraińskich pod ewidentnie całkowite panowanie rosyjskie, tak jak terytoriów wschodnich i południowych. O tych planach jeszcze za chwilę szczegółowo może troszkę powiemy, ale to co pan powiedział o słabości Ukrainy, o destabilizacji, to także dotyczy kwestii dostaw gazu dla Ukrainy, bo mamy tutaj do czynienia z, jak pan sądzi, panie Januszu, czy mamy do czynienia z szantażem gazowym, tak? Rosjanie mówią o zadłużeniu ponad 5 miliardów dolarów ze strony Ukrainy i każą natychmiast spłacić to zadłużenie. Jeżeli rosyjski dostawca Gazprom z dnia na dzień mówi Ukraińcom, że należy płacić o 200 dolarów więcej za 1000 metrów sześciennych, to jest oczywisty szantaż. Natomiast my nie jesteśmy tym zdziwieni. O tym od lat mówimy, że Rosja surowce energetyczne i gaz i ropę traktuje jako instrument nacisku politycznego. Natomiast warto właśnie 3 maja zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Znaczy, dlaczego Rosja może w zasadzie bezkarnie, tak jak powiedział pan minister Waszczykowski, w sposób agresywny i bezczelny zmieniać w Europie siłą granicę. No, trzeba sobie też również zadać o infantylną do tej pory przez ostatnie 7 lat polską politykę i zagraniczną, i politykę bezpieczeństwa energetycznego, i politykę bezpieczeństwa militarnego. Chodzi oczywiście o rozbrojenie polskiej armii. Jeszcze rok temu prezydent Rzeczpospolitej, zamiast zajmować się kwestiami bezpieczeństwa, bo przecież to nie jest tak, że Rosjanie realizują tą strategię od 12 miesięcy, ale od wielu, wielu lat konsekwentnie przesuwają swój... Przygotowywali się. A przecież rok temu pamiętamy te infantylne pochody z jakimś takim czekoladowym orłem. Tak naprawdę się dzieje na naszych oczach prawdziwa polityka. I jedno jest pewne. Przez ostatnie 7 lat rząd Donalda Tuska był niejako żyrantem tej polityki i odpowiadał również za współfinansowanie zbrojeń rosyjskich. Dlaczego? Bo utrzymywanie na przykład w kontekście dywersyfikacji bezpieczeństwa energetycznego, monopolu Gazpromu w Polsce, to jest de facto wkładanie miliardów złotych rocznie do budżetu rosyjskiego, który jest przeznaczone na zbrojenia. Sama różnica między
ceną rosyjskiego gazu dla dostawcy niemieckiego, a ceną rosyjskiego gazu dla dostawcy polskiego dla tych 10 miliardów metrów sześciennych, które importujemy, to jest rocznie około 1,5–2 miliardy złotych. I to są te pieniądze, to jest ten haracz, który Polska rocznie, Polacy płacą Putinowi, między innymi na to, żeby się zbroił i w ten sposób postępował. No ale mamy szczyt gazowy w Polsce, w Warszawie, tak? Zorganizowany. Rosja, Ukraina. No, był na dość technicznym poziomie jednak. To nie ci ludzie, którzy się tam zjawili, decydują o cenie gazu. Oni mogą decydować o technicznych warunkach dostawy, terminach. Natomiast decyzja co do ceny zapada na szczeblu politycznym, nie szefa Gazpromu, ale jednak kogoś, kto Gazprom posiada, czyli państwa rosyjskiego. Czyli bez efektu szczyt, absolutnie. Znaczy, ja na ten szczyt, czy na tę rozmowę patrzę się jeszcze w innym wymiarze, bo przypominam sobie lata 2009-2010, kiedy to w styczniu 2009 roku Gazprom przerwał dostawy gazu do Polski poprzez swoją spółkę Rosukrenergo. I pamiętam między innymi tutaj siedzący obok pan Witold Waszczykowski, który doradzał świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu razem z profesorem Zybertowiczem czy z doktorem Naimskim, rekomendowali włączenie Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej jako w ramach tego mechanizmu solidarności energetycznej w sytuację zagrożenia bezpieczeństwa Polski. I wtedy rząd Donalda Tuska tą propozycję odrzucił. Powiedział, że Donald Tusk że bilateralnie będę na ten temat rozmawiał. W efekcie została podpisana, zawarta fatalna umowa gazowa. Zakwestionowana przez komisję. Na szczęście tam w części, ale to dzisiaj warto pamiętać, że to Donald Tusk proponował, żeby kontrakt gazowy z Jamalski obowiązywał 15 lat dłużej, do 2037 roku. To tym bardziej ma znaczenie, o tym pewnie pan Waszczykowski powie, jak dzisiaj widzimy ofensywę dyplomatyczną, tak zwaną dyplomatyczną Donalda Tuska, który z hasłem solidarności energetycznej jeździ po stolicach europejskich. Natomiast ta solidarność energetyczna w ustach człowieka, który proponował przedłużenie kontraktu jamalskiego, który pozbawił Polskę 300-400 milionów wpływów z tytułu przesyłu gazu do odbiorców zachodnich gazociągiem jamalskim, który zwiększył uzależnienie o 2 miliardy metrów sześciennych gazu właśnie w kontrakcie jamalskim w 2010 roku i który odrzucił tą solidarność energetyczną w trakcie tego kryzysu 2009 roku, no jest po prostu kuriozalną sytuacją. Ale Berlin jest zadowolony z pomysłu kontraktów. Nie jest zadowolony. Pani Merkel powiedziała, że oczywiście pomysł jest ciekawy, natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Tak, to jest językiem dyplomatycznym, to jest negat, to jest odmowa oczywiście. To jest mówienie tak, ale. To ale już przekreśla na długie lata dyskusję. Poza tym Berlin nie może być zadowolony z takiej propozycji, dlatego że Berlin właśnie poprzez bilateralny kontakt bezpośredni z Rosją, poprzez swoją wielkość, swojego rynku i znaczenie uzyskuje prawie najtańszy w Europie gaz. Więc jeśli w tej chwili Berlin dołączył się do jakiejś spółki, do jakiejś puli europejskiej, no to Berlin by dostał gaz droższy, ponieważ no ten gaz musiałby być jakoś wyważony, jakaś średnia. Ale generalnie to jest utopia w tej chwili, to szkoda na ten temat rozmawiać. To jest próba zamydlenia oczu nam Polakom, a ponieważ to premier Tusk w tej chwili powinien bić w piersi i powiedzieć otwarcie. Nie pozwoliłem przez wiele lat na dywersyfikację dostaw gazu do Polski, czy dywersyfikację energii, co było obowiązkiem rządu Tuska, ponieważ wcześniejsze rządy przyjęły takie zalecenia. Ta dywersyfikacja polegała na tym, że powinniśmy zbudować już i powinien działać gazoport, który by pozwalał nam eksportować i importować gaz z różnych stron świata. Można było wrócić do rozmów bądź to z Norwegami, bądź to z Duńczykami, aby dołączyć się od tego systemu Statoila, który z Norwegii ciągnie gaz. Można było zmienić prawo na gaz łupkowy, który pozwoliłby wreszcie firmom amerykańskim i innym światowym więcej drążyć, więcej szczelinować i wreszcie zobaczyć, czy mamy ten gaz, czy nie. Można było pozwolić, tak jak proponował świętej pamięci Lech Kaczyński w tym właśnie 2009 roku, budować gazociąg południowy z Azerbejdżanu przez Kaukaz, następnie Ukrainę do Europy Środkowej, który omijałby Rosję. No, można było wreszcie odpowiedzieć na pytanie, co dalej z koncepcją budowy naszej elektrowni atomowej, która nie ma nawet wskazanego miejsca, nie jest wybrany inwestor, kto będzie to budował i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych wydarzeń, tych kwestii, które dotyczyłyby zabezpieczenia energetycznego u nas w Polsce przez ostatnie 7 lat można było podjąć całą listę. Więc jest w tej chwili niepoważny premier,
niewiarygodny, że on nie podjąwszy tych decyzji w kraju, jeździ po świecie i proponuje jakieś rozwiązania światowe. No, najpierw trzeba było wykonać pracę domową w domu, tu w Polsce i potem, jeśli to by nie dało efektu wystarczającego, to domagać się jeszcze zabezpieczeń międzynarodowych. Czy Polska jest bezpieczna energetycznie? Myślę o gazie przede wszystkim w tym momencie. Rosjanie złożyli takie zapewnienie, że do końca maja przerw w dostawach gazu nie będzie. Ja myślę, że właśnie Donald Tusk w tej chwili się modli o to, żeby do 25 maja ten przerwy dostawy w gazu do Polski po prostu nie nastąpiły, bo gdyby dzisiaj gaz przestał płynąć z kierunku ukraińskiego, to powstałaby luka 4 miliardów metrów sześciennych gazu, którą ze względów technicznych nie moglibyśmy sprowadzić z innego niż ukraińskich. Ale w magazynach mamy sporo, zima nie była ciężka. Natomiast za 2-3 miesiące tego gazu już nie będzie. Chodzi o to, że przez 7 lat Donald Tusk nie wybudował ani jednego połączenia, które umożliwiłoby nam na wypadek przerw w dostawach z kierunku wschodniego zbalansowanie tego wolumenu, co oznacza, że jeżeli dzisiaj nam tych 4 miliardów metrów sześciennych zabraknie, to 25%. Dokładnie, bo 15 miliardów metrów sześciennych zużywamy, to no nie możemy dostarczyć ani z zachodu, ani z północy, ani z południa i natychmiast zostanie ten gaz odcięty dużym zakładom przemysłowym, a potem dopiero średnim. Chemicznym. Tak. I to oczywiście uderzy w rolników i uderzy w gospodarce i uderzy w petrochemię. I to jest realny efekt. I nawet z tego powodu ta proponowana przez Donalda Tuska Unia Gazowa, no cóż z tego, że mamy porozumienie z Berlinem, cóż z tego, że mamy porozumienie z Paryżem i nawet z kolejnymi 10 stolicami. Jeżeli nam gazu zabraknie, to gazu się nie przeniesie w Beczułce czy w Wiaderku. Jak nie ma gazociągów, nie ma terminalu LNG, to nie ma jak go importować. W związku z tym, jeżeli nie zostaną przerwane dostawy z kierunku białoruskiego, czyli gazociągiem jamalskim, to nawet nie będzie można importować 4 miliardów metrów sześciennych gazu tym gazociągiem, tym rewersem, który istnieje. Ale nadal nam będzie 4 miliardów metrów sześciennych brakować. To jest efekt polityki rządu Donalda Tuska. I to jest też efekt i to są też konsekwencje wojny, która jest na Ukrainie. To mogą być konsekwencje, które nas bardzo mocno zabolą, bo przypomnę, że w 2009 roku w styczniu zabrakło nam 2 miliardów metrów sześciennych gazu. Dzisiaj może nam zabraknąć 4-4,5 miliarda. Jaki sposób Ameryka, bo mówi się o Ameryce głównie, może pomóc Ukrainie w odparciu inwazji ze strony Rosji? Czy Barack Obama ma szansę przekonać Amerykanów, że pomoc Ukraińcom leży w ich interesie i czy chce w ogóle tego? To, że pomoc leży w interesie NATO, powinno być oczywista sprawa, ponieważ utrzymanie niepodległej Ukrainy oznacza utrzymanie pewnej geopolitycznej, strategicznej głębi. Pytam bardziej o społeczeństwo, tak? I to powinno być logiczne do wytłumaczenia, że lepiej mieć jest pewien bufor, który separuje państwa natowskie, w tym Polskę, czyli sojusznika amerykańskiego, od agresywnej Rosji, niż pozwolić eskalować tej interwencji rosyjskiej, utracić Ukrainę i potem być może mieć zagrożenie bezpośrednie militarne u granic NATO. Więc dla przeciętnego analityka strategicznego wydaje się to logiczne i powinno. Niestety obok tej zwykłej logiki przeciętnego stratega są jeszcze wielkie, ciężkie interesy finansowe i inne problemy międzynarodowe, które trzymają za gardło w tej chwili Obamę. To jest właśnie niedokończona kwestia Afganistanu, ciągle niedokończona kwestia Syrii, Iranu, kilku jeszcze innych problemów. Właśnie, czy zaangażowanie w kolejny konflikt? I to jest problem, to jest wielki znak zapytania. Czy Amerykanie bardziej będą ciągle wierzyli w reset z Rosją i będą uważali, że Rosja jest ciągle wiarygodnym partnerem do pomocy im w rozwiązaniu kilku innych kwestii i czy te kwestie są na tyle ważne, żeby poświęcić interes na przykład tutaj między innymi nasz w Europie Środkowej, niekoniecznie bezpieczeństwo, niekoniecznie niepodległość naszą, ale ten komfort bezpieczeństwa. To jest pytanie, na które w tej chwili nie mamy odpowiedzi. To są, jak widać, tam są potężne wahania. Zamiast wystosować potężne ultimatum wobec Rosji, nie na zasadzie, że jak dalej pójdziecie, to was ukarzemy. Nie, to wy powinniście wycofać się w tej chwili, bo inaczej wprowadzimy sankcje. Przerwać okupację Krymu, zatrzymać działania wojskowe, które już się toczą na Ukrainie, to wtedy zmniejszymy sankcje.
To jest polityka strasznie niekonsekwentna. Putin widzi, co się dzieje, widzi, jaki jest uwiązany Barack Obama, widzi, że w Europie są wybory europarlamentarne również, że za chwilę politycy będą kłócić się o stanowiska komisarzy, szefa komisji, szefa parlamentu i wielu innych. Za tym idą tysiące stanowisk, oczywiście zmiany w konfiguracji europejskiej. I rozumiejąc to, Putin wie, że ma w tej chwili to otwarte okno możliwości, aby działać. Więc w tej chwili 2 tygodnie najbliższe są krytyczne dla Ukrainy. To może być okres życia bądź śmierci dla całego państwa. Jak daleko? Proszę bardzo. W dłuższej perspektywie, to znaczy takiej średniookresowej, recepta na reżim Władimira Putina jest bardzo prosta. Ona jest od kilkudziesięciu lat niezmienna. Tak jak w latach 60. gospodarka sowiecka dostała mocnej zadyszki i tak naprawdę tylko i wyłącznie wojna arabsko-izraelska z 73 roku uratowała tą gospodarkę poprzez to, że ceny ropy naftowej 4-krotnie wzrosły. Ten zastrzyk finansowy spowodował, że możliwość modernizacji armii sowieckiej, również interwencje w Afganistanie. Kryzys z roku 80. irański jeszcze spowodował wzrost cen ropy naftowej 2-krotnie. I dopiero proszę zobaczyć polityka Ronalda Reagana, dogadanie się z Arabią Saudyjską, spowodował, że w 86 roku te ceny nagle po prostu się załamały. Była nadpodaż ropy naftowej. I dokładnie dzisiaj, jeżeli Stany Zjednoczone chciałyby uderzyć w podstawy reżimu Władimira Putina, powinny uwolnić zasoby swojej ropy naftowej, porozumieć się z Arabią Saudyjską i z innymi producentami, spowodować rzeczywiście kilkuletnie obniżkę cen na światowych rynkach, to natychmiast spowodowałoby odpływ gotówki z Rosji i ogromny kryzys polityczny, bo to jest jedyny tak naprawdę podstawa reżimu. Nie trzeba żadnej wojny. Jest fałszywe myślenie tutaj, że alternatywą, żeby zatrzymać Rosję, jest wojna, że musimy wytoczyć czołgi i walczyć. Dokładnie. Nie wiem, czy na pewno się pan minister ze mną zgodzi. Z naszej perspektywy oczywiście dzisiaj warto też powiedzieć, że my też możemy docelowo uderzyć w tego agresora w taki sposób, że możemy powiedzieć, w roku 2022, kiedy kończy nam się kontrakt gazowy z Rosjanami, my nie potrzebujemy już rosyjskiego gazu. My naprawdę możemy mieć inny gaz z północy, z południa. Naprawdę nie musimy go kupować od Kremla. Tak samo możemy mówić o ropie naftowej. Ale do tego trzeba oczywiście silnych polityków. Nie wierzę, że będzie to Barack Obama, ani nie wierzę, że będzie to Donald Tusk. Do tego trzeba być przede wszystkim przygotowany. To jest pewna perspektywa jednak odległa. 2022 to jest 8 lat, natomiast pewne działania są podjęte, potrzebne są dzisiaj, no i tych działań nie ma ze strony zarówno rządu polskiego, jak i wielu rządów Unii Europejskiej. I no i nawet widać po pierwszych działaniach amerykańskich, że nawet tam ten proces rozliczania Rosji za agresję, za złamanie prawa międzynarodowego gdzieś się zatrzymał w tej chwili. To nie jest tak, że świat jest bezradny, że nie ma instrumentów, że nie potrafi Rosji ukarać, a gdyby chciał karać, to musi też ponieść konsekwencje. To jest fałszywa alternatywa, to jest nieprawdziwe. Potrzebna jest wola polityczna i wymyślenie takich sankcji, które by rzeczywiście karały agresora, a nie odbijały się nieaktywnie na nas. I takie sankcje są. Czy tylko sankcji, bo widzimy dzisiaj, tak, giną kolejne osoby na Ukrainie. Czy tylko sankcji Ukraińcy, jak donoszą agencje, chcą bronić Ukrainy? Czy Zachód, czy Ameryka powinna zaangażować się w dostarczanie broni? Jeśli Rosjanie ewidentnie dostarczają broń tak zwanym separatystom, bo to nie są tylko separatyści, to są po prostu przeszkoleni żołnierze rosyjscy, oficerowie, siły specjalne, no, bo nie można z łuku trafić helikopterów, prawda, które wczoraj 2 strącono nad jednym z miast. To są wyrzutnie, przenośne wyrzutnie rakietowe, które zostały dostarczone z zewnątrz przez Rosję. To również i podobnych zestawów broni obronnej, defensywnej można dostarczyć Ukrainie. No nie możemy powtórzyć błędu, tak jak to było na przykład w wojnie hiszpańskiej, prawda, gdzie legalny rząd był objęty embargiem, a faszyści dostawali broń z zewnątrz. I w paru innych takich sytuacjach. No jeśli mamy do czynienia z rządem, którego uznajemy, no to zakładamy, że ten rząd ma prawo się bronić. No więc powinniśmy mu wyjść naprzeciw. Ostatnie zdanie, ostatnie pytanie, krótka odpowiedź. Jak daleko Putin może się posunąć? Nieoficjalnych informacji, które wypłynęły jeszcze w marcu. Raport CIA mówi o tym, że Putin pójdzie na Krym, że ta wojna będzie realna, że przede wszystkim zależy mu na to, aby oderwać wschód Ukrainy i połączyć go z Krymem. Tak to wygląda, że
Tak jak wspominałem na początku, jest te kilka scenariuszy, w tej chwili dopuści do wyborów, ale pytanie jest zasadnicze, czy będzie chciał jednak odrywać poszczególne pasma, czy poszczególne regiony, tak jak region wschodni, który jest wysoko uprzemysłowiony i pracuje w dużej części dla Rosji, i południowy, który daje możliwość połączenia się z Krymem i z Naddniestrzem, potem budowy na przykład niektórych gazociągów nie pod dnie Morza Czarnego, co jest kosztowne, ale lądem, to są wszystko korzyści dla Rosji. Ale Putin może pójść na całość, chcieć opanować całą Ukrainę, niekoniecznie opanować ją w sensie przyłączenia do Rosji, ale tak ją destabilizować, doprowadzić do takich przemian ustrojowych, na przykład regionalizacja, aby to był kraj całkowicie zależny od Rosji, a stał się nieatrakcyjny dla Unii Europejskiej, no bo jeśli jest to kraj niesuwerenny, podlegający Rosji, no to nie ma możliwości go przyłączyć do Unii Europejskiej. Więc to prawdopodobnie jest, wszystko na to wskazuje, że to jest ten plan maksimum, jednak utrzymać swoje kontroli Ukrainy. Dziękujemy bardzo za przybycie do studia. Państwa gośćmi byli pan dr Witold Waszczykowski, był wiceminister spraw zagranicznych, Prawo i Sprawiedliwość. Ekspert do spraw energetycznych, pan Janusz Kowalski. Dziękujemy. Dziękuję uprzejmie. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia, poniedziałek, 21:40.